tropem, szanowni państwo, ku uczczeniu ostatnich, znaczy to jest pamięć ostatniego z żołnierzy wyklętych, lalka. Kilometraż też jest związany z datą 1963 rok, roku śmierci i tyle jest metrów do przebiegnięcia. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszyscy od takich, jak tutaj za chwilę oglądali, od tych najmniejszych do tych już bardzo zaawansowanych wiekiem, a nawet i niepełnosprawnych. Powiem tak, szanowni państwo, zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Nie spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania, ale bardzo się cieszymy. Na przyszły rok na pewno będzie tych pakietów więcej. Pakietów było zamówionych ponad 100, około 150. Wszystkie zabrakło. My jako Starostwo Powiatowe i placówka, którą zarządzamy, którą prowadzimy, robimy to w naszej placówce, tutaj w Międzyrzecu. Ale takich inicjatyw na terenie powiatu, na terenie Białej Podlaskiej jest zdecydowanie więcej. To się odbywa w Terespolu, praktycznie w każdej miejscowości. Jest to bardzo cenna inicjatywa, którą wszyscy jak gdyby podchwycili. Myśmy byli takimi prekursorami tutaj na terenie naszego powiatu. Tak, myśmy to rozpoczęli i to jest bardzo cenne, że ludzie do tego się garną, chcą pamiętać o historii i to jest ważne. Teraz chcemy uczcić pamięć tych żołnierzy wyklętych, tych, którzy w czasach takiego głębokiego komunizmu potrafili się sprzeciwić. Potrafili pokazać, że to imperium zła, które zawłaszczało naszą ojczyznę, które teraz znowuż podnosi głowę i straszy nas zaraz za wschodnią granicą, a wy tutaj jesteście, żeby oddać tym żołnierzom hołd. Bardzo wam za to dziękuję. Jestem wam wdzięczny za to, że potraficie przez swój wysiłek pokazać, że ta pamięć jest dla was ważna. Słuchajcie, szanowni państwo, bezpieczeństwo, które tutaj mamy zapewnić, mamy o nie dbać, one ma trwać, być dla nas czymś ważnym, jest bardzo istotne. Musimy o tym pamiętać, że dzisiaj będziecie mogli oprócz tego biegu pójść i sobie postrzelać z broni pneumatycznej. Zachęcam wszystkich do tego, abyście to uczynili. Nie dlatego, żebyście chcieli tej broni używać, ale dlatego, żebyście się jej nie bali. Dlatego, żebyście wiedzieli, jak się nią posługiwać, gdyby nie daj Panie Boże przyszła taka godzina próby. Nie życzę wam tego i sobie też. Szczególnie tym młodym, naszym najmłodszym, których jest tak dużo. To dla was wszystko i robimy, żebyście tą pamięć kultywowali, żebyście wiedzieli, kto to byli żołnierze wyklęci i dlaczego warto o nich pamiętać. To są bohaterowie, o których musimy pamiętać i jeszcze raz wam dziękuję za udział. Chwała bohaterom! Pierwsze to, że od ponad roku moją pasją duży jest sport, bieganie. Także zacząłem wprowadzać swój tryb życia sportowy. No bo już minęła 30, więc trzeba się wziąć trochę za siebie. Także tutaj chciałem się sprawdzić, bo planuję inne jeszcze wyścigi. Ale tutaj był fajny taki dystans krótki, dlatego tak postanowiłem się sprawdzić. I w sumie fajnie wyszło chyba. Przygotowałeś się jakoś konkretnie? Nie, wczoraj nawet zrobiłem trening
nóg na siłowni, także jeszcze rano dzisiaj grałem w piłkę półtorej godziny na stadionie z chłopakami, bo gramy cyklicznie, więc przyjechałem od razu z piłki rozgrzany i myślę, sprawdzę się.